Razem ze mną dzisiejszy webinar poprowadzi moja koleżanka z pracy, Olimpia Klaman. To spotkanie dzisiejsze potrwa do godziny 15:30. Dodam tylko jeszcze, że na co dzień z Olimpią pracujemy w lokalnym punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich w Słupsku. Po prawej stronie na dole macie Państwo opcję czatu. W trakcie naszego spotkania możecie za jego pośrednictwem zadawać nam pytania dotyczące tego konkursu, o którym będziemy dzisiaj mówiły. Odpowiemy na te pytania po zakończeniu, w przeciągu 3 dni od dzisiaj, ponieważ moglibyśmy nie zdążyć odpowiedzieć na wszystkie, więc postanowiłyśmy, że będziemy Państwu mailowo, bezpośrednio na Państwa adresy wysyłać odpowiedzi na te pytania. Oczywiście oprócz pytań takim tematem, który się często pojawia, jest to, pytacie Państwo o to, czy będziemy wysyłać do Was prezentację z dzisiejszego webinaru. Tak, będziemy wysyłać prezentację wraz z taką ankietą oceniającą dzisiejszy webinar z prośbą o to, abyście Państwo ocenili to spotkanie i odesłali do nas tą ankietę również mailowo. Spotykamy się dzisiaj, aby opowiedzieć Państwu o konkursie, jaki ogłosił minister kultury i dziedzictwa narodowego, a konkurs jest skierowany do branży tanecznej. Olimpia w drugiej części szczegółowo omówi wniosek, ale jako słowem wstępu chcę omówić pewne kwestie formalne, które dotyczą tego konkursu. I zobaczmy, jak to wygląda. W programie Taniec instytucją zarządzającą i do której Państwo będziecie wysyłali elektroniczne wnioski, wnioski, w których Państwo będziecie wnioskowali o dofinansowanie na swoje zadania, tą instytucją jest Instytut Muzyki i Tańca. Zadanie jest skierowane do instytucji, do organizacji pozarządowych, do przedsiębiorców i może być realizowane na terenie całej Polski. Więc tutaj uwrażliwiam, że pomimo tego, że jesteśmy w województwie pomorskim, to zadania mogą być realizowane w całym kraju. Odpowiedzmy sobie na pytanie, kto może złożyć wniosek. I mamy tutaj samorządowe instytucje kultury, ale tutaj uwaga, które nie są współprowadzone przez ministra. Kolejną instytucją, która jest uprawniona do składania wniosku, mamy tutaj organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich podmioty prawne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które są wpisane do dwóch rejestrów, czyli do CIDG lub do KRS-u. Punktem wyjścia w tym konkursie jest jakoby definicja przedsiębiorstwa. Kto to jest? W przypadku tego konkursu nie definiujemy przedsiębiorstwa zgodnie z tą ustawą, która najczęściej u nas funkcjonuje, tylko definiujemy przedsiębiorstwo zgodnie w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej i za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. W szczególności tutaj mamy wymienione osoby prowadzące, które prowadzą działalność na własny rachunek, firmy rodzinne, które zajmują się rzemiosłem lub inną działalnością, stowarzyszenia, spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą. Z perspektywy tych przepisów, które obowiązują w tym konkursie, dofinansowanie, które będzie przeznaczone właśnie dla przedsiębiorców, może być definiowane jako pomoc publiczna albo pomoc de minimis. Za moment wyjaśnię dokładnie, na czym polegają obie te definicje i jak je interpretować.
Ale jeszcze tutaj ważna uwaga odnośnie definicji przedsiębiorstwa, że działalność gospodarcza jest rozumiana jako wszelka działalność, która polega na oferowaniu na rynku towarów lub usług. I nie ma tutaj, drodzy Państwo, znaczenia to, czy podmiot jest nastawiony na zysk, czy nie. Na kolejnym slajdzie mamy informację o tym, czym jest ta pomoc publiczna. Pomoc publiczna definiowana jest jako wszelka pomoc, która przyznawana jest przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie. O, pan Tomek tutaj nam się na moment pokazał. Sekundkę. I pomoc publiczna, proszę Państwa, jest wtedy i powinna być tak definiowana, że przy udzieleniu takiego dofinansowania zachodzi prawdopodobieństwo, że może to zakłócić bądź grozić zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów i usług. Przejdźmy teraz do definicji de minimis. Ja zaraz praktycznie Państwu wytłumaczę, jak będzie to analizowane przez Instytut Muzyki i Tańca, czy Państwa wniosek będzie realizowany w reżimie pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Ale to za moment praktyczny przykład. Pomoc de minimis, proszę Państwa, to jest dość szczególna kategoria wsparcia, ponieważ ze względu na jej małą wartość, stąd też nazwa de minimis, ona co do zasady nie powoduje zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Łączna wartość takiej pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tysięcy euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych. Oceny tutaj instytucja będzie dokonywała przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz 2 poprzednie. I teraz przechodzimy do tego przykładu. Jeśli Państwo jako przedsiębiorstwo złożycie wniosek na realizację jakiegokolwiek zadania, które będzie miało charakter niegospodarczy, a mówiąc inaczej, nie będzie generowało przychodu, wówczas będziecie zobligowani do tego, aby złożyć załącznik, który jest zintegrowany z tym pierwszym wnioskiem, który Państwo teraz będziecie wypełniali w ogóle, starając się o to dofinansowanie. Ten załącznik, on jest, tak jak wspomniałam, on jest dołączony i jakby z automatu go Państwo wypełniacie. Więc oprócz tego załącznika będziecie też później zobligowani już przy realizacji zadania do wprowadzenia i zapewnienia rozdzielnej rachunkowości na to zadanie. Tak, aby instytucja, która będzie kontrolowała Państwa zadanie, mogła bez problemu zobaczyć i rozdzielić i ocenić, że rzeczywiście środki, które Państwo otrzymacie na to zadanie, są tylko przeznaczone na realizację tego zadania, a nie na inne Wasze wydatki. W drugim przypadku, kiedy Państwo również złożycie wniosek o realizację tego zadania, ale w takiej sytuacji, że zadanie będzie generowało dla Was jakiś przychód, tutaj dla przykładu mogę zaproponować taką sytuację, że zaplanujecie zadanie, które będzie na przykład polegało na tym, że zorganizujecie jakiś pokaz filmowy na temat tańca i od uczestników tych pokazów będziecie pobierali opłaty za bilety. Koszty, przychody uzyskane z tych biletów będą dla Was przychodem, co oznacza, że w drugim etapie, tuż przed podpisaniem umowy, będziecie Państwo zobligowani do złożenia przy aktualizacji drugiego takiego załącznika, który prawdopodobnie, tak podejrzewam, że też będzie zintegrowany z tą aktualizacją, i ten załącznik nazywa się szczegółowa informacja dotycząca pomocy publicznej. Przejdźmy dalej. Zobaczmy, jakie w programie Taniec
taniec zadania zostały wyłączone z dofinansowania. Tutaj w ramach tego konkursu nie możemy starać się, aby sfinansować zadania, które dotyczą performansu, pantomimy, innych form teatru ruchu, gdzie taniec nie stanowi elementu wiodącego. Drugie zadanie, które jest wyłączone, to zadanie dotyczy tańca operowego, operetki, musicalu i innych działań performatywnych, w przypadku których muzyka jest autonomicznym, wiodącym środkiem wyrazu. Więc na te zadania to nie w tym konkursie dofinansowanie. To zobaczmy, na jakie zadania możemy się starać o dofinansowanie. Czyli mamy tutaj wszystkie zadania, które w swoim zjawisku, dyscyplinie tańca mają charakter tańca klasycznego, tańca modern, tańca współczesnego, tańca jazzowego, teatru tańca, tańca tradycyjnego, tańca dawnego, hip-hopu oraz innych zjawisk interdyscyplinarnych, w których taniec stanowi wiodący element. W tym konkursie zadania zostały podzielone na cztery typy. Pierwszy typ zadań, które kwalifikują się do dofinansowania, są to zadania, które dotyczą organizacji festiwalów, przeglądów i konkursów dotyczących tańca. I też mamy dopisek, jeśli taniec stanowi wiodący element koncepcji programowej. Kolejny typ zadania to spektakle taneczne. Kolejny, trzeci, to inne formy prezentacji artystycznych z zakresu programu. Na przykład tutaj podałam cykl warsztatów tanecznych, który będzie zakończony spektaklem, pokazy filmów na temat tańca, bądź wystawy dotyczące tańca. Czwarty typ zadań to są działania multimedialne i interdyscyplinarne, które realizowane są w szczególności w formule online, a prezentują i popularyzują dokonania z zakresu tańca i innych działań performatywnych. Tutaj, jak Państwo widzicie na slajdzie, jest uwaga, że ten czwarty typ zadań może być w całości realizowany w formule online. Tu na moment zamknę prezentację, bo chcę Państwu przedstawić kategorię dotyczącą wnioskowanych kwot. Przejdźmy teraz na stronę 23. Jeśli Państwo macie ten regulamin, to zachęcam Was, otwórzcie go ze mną. Już mamy, to teraz go tylko trochę powiększę. W tej tabelce Państwo zauważycie limity finansowe, które przysługują do każdego rodzaju zadań. Wszystkie te zadania mają minimalną kwotę, o którą możecie Państwo wnioskować. Ta minimalna kwota to 50 tysięcy złotych. W trzeciej kolumnie macie Państwo wyszczególnioną maksymalną kwotę dofinansowania odnośnie tych zadań. Największe dofinansowanie jest przeznaczone do zadania numer 1, a pozostałe trzecie i czwarte maksymalny poziom dofinansowania wynosi 150 tysięcy złotych. I teraz w drugiej kolumnie mamy informację, jaki jest poziom dofinansowania odnośnie tego konkursu i poszczególnych typów zadań. Przy czym macie Państwo przy informacji procentowej zaznaczoną gwiazdkę. Gwiazdka oznacza to, że może się zdarzyć, że Państwo nie będziecie dysponowali wkładem własnym, czyli tą pozostałą kwotą,
która w tym przypadku będzie na poziomie 20% kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że jeśli Państwo nie dysponujecie taką kwotą i nie będziecie mogli wnieść do realizacji tego zadania środków własnych, wówczas przy konstruowaniu budżetu, jeśli nie wpiszecie po tej stronie, kiedy planujecie budżet własnego wkładu, to system później na sam koniec przy podsumowaniu całego wniosku otworzy dla Was okienko po to, żeby wpisać uzasadnienie, dlaczego nie wnosicie tego wkładu. Olimpia Państwu przy szczegółowym omawianiu wniosku jeszcze mniej więcej myślę, że pokażę, w którym miejscu wyświetli się to okienko, tak abyście Państwo mogli zobaczyć to, jak to się mówi potocznie, na oczy. Oczywiście powód, uzasadnienie, dlaczego Państwo nie wnosicie wkładu własnego, może być różny. Tutaj najczęściej gdzieś słyszę opinię od Państwa, że nie dysponujecie środkami, aby zainwestować w dane zadanie z powodu całej sytuacji, która jest związana z COVID-em na przykład. I to jak najbardziej jest poważnym powodem, który może uzasadnić to, że Państwo nie dysponujecie takim wkładem. Wracamy do prezentacji. Za moment przekażę głos Olimpii. Ojej, to nie to. To nie to. O, jest. Powracamy. Poproszę kolegę Adama, aby przełączył Olimpię na prezentera, bo... Bardzo proszę. O, już jesteśmy. Dobrze, Olimpia, oddaję Tobie głos. O, już, tak, już jestem. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Olimpia Klaman. I teraz przejdziemy sobie do formularza wniosku. Na wstępie najważniejsze informacje, które wynikają z dokumentacji naboru. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI, czyli Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, do 30 listopada 2020 roku. Wnioski, które nie będą złożone w formie elektronicznej i złożymy je po terminie wskazanym, nie będą rozpatrywane. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w tym programie. Też na etapie naboru, czyli do 30 listopada, nie jest wymagane, żebyście Państwo składali wniosek w formie papierowej, ani też nie jest wymagane złożenie wniosku, który będzie opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Również na etapie naboru, czyli do 30 listopada, nie jest wymagane składanie załączników do wniosku. Żeby zacząć pracę z formularzem wniosku, pierwszym etapem jest założenie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta. I to konto założycie Państwo pod wskazanym w prezentacji adresem. Oczywiście ten adres też jest w dokumentach dotyczących naboru. Jeden wnioskodawca może założyć tylko jedno konto w systemie. Ja myślę, że nawet gdybyście Państwo chcieli założyć kilka kont, system i tak nie pozwoli, bo zakładając konto wpisujemy swoje dane
Zakładanie konta jest opisane w dokumencie, który stanowi instrukcję i ta instrukcja się nazywa krok po kroku od założenia konta do złożenia i wysłania wniosku i bardzo klarownie, rzeczywiście tak jak nazwa tej instrukcji mówi, krok po kroku prowadzi nas po kolei, tak, co mamy zrobić, jakie zadania po kolei wykonujemy. Samo założenie konta oczywiście nie jest skomplikowane, trwa dosłownie kilka minut, natomiast proszę zwrócić uwagę, żeby zacząć pracować nad wnioskiem, żeby zacząć wypełniać wniosek, to konto, które założymy, ono musi być aktywowane. I teraz, żebyśmy mogli aktywować to konto, musi do nas przyjść na nasz adres mailowy link, który pozwoli nam to konto aktywować. I teraz jest informacja w instrukcji krok po kroku, że czas otrzymania takiego maila z linkiem może wynosić od kilku minut do kilku godzin. Ja myślę, szanowni państwo, że im bliżej tego terminu 30 listopada, ten czas na otrzymanie tego maila, który jest bardzo ważny, może nam się wydłużać, dlatego proszę, żebyście państwo nie czekali do ostatniego dnia, do ostatniej chwili, tylko już zakładali sobie to konto w systemie. Teraz na co nam system pozwala, co możemy robić z naszym wnioskiem? W momencie, kiedy wniosek zakładamy, on jest wnioskiem roboczym, czyli umieszczony jest w takiej zakładce moje wnioski robocze, ma swoją nazwę, którą państwo nadajecie mu nazwę roboczą. Możemy ten wniosek edytować, możemy go sobie wydrukować, możemy zapisywać w PDF-ie. To, że jest on wnioskiem edytowalnym, oczywiście pozwala nam na to, że możemy pracę nad wnioskiem prowadzić etapami, czyli możemy sobie wprowadzić jakieś dane, możemy wniosek zamknąć, później ponownie ten wniosek otwieramy, tak, w menu dokumenty, w zakładce moje wnioski robocze i z powrotem wracamy do wprowadzenia danych. Tutaj należy pamiętać, że w momencie, kiedy będziemy wprowadzać jakieś dane, żeby używać przycisku zapisz, tak, żeby zapisywać nasze dane, żeby ich nie utracić, chociaż system i tak ma automatyczne zapisywanie wprowadzonych danych co 5 minut, ale mimo wszystko proszę pamiętać o tym, żeby dane, które wpiszemy, żeby je zapisywać. Wniosek ma pola białe, które musimy wypełnić, które wypełnia wnioskodawca. Ma też pola szare, które są już z automatu wypełniane przez system, czyli wnioskodawca ich nie wypełnia. I też są pola obowiązkowe, które są wymagane do wypełnienia i w momencie, kiedy ich nie wypełnimy, system będzie nam zwracał uwagę tak, że należy pole wypełnić, bo ono jest polem wymaganym. Tak naprawdę, jeżeli będziemy chcieli złożyć wniosek, a nasz wniosek będzie miał błędy, to system nam nie umożliwi złożenia tego wniosku, tak, z błędami. Teraz możemy sobie sami sprawdzać, czy mamy jakieś błędy, czy mamy wszystko dobrze wypełnione, używając takiego przycisku w menu sprawdź, bądź sprawdź całość. Teraz ten przycisk Sprawdź, sprawdza nam, wyszukuje nam błędy na danej stronie wniosku, na której pracujemy. Jeżeli użyjemy przycisku Sprawdź całość, wtedy system sprawdza nam cały wniosek. Tylko teraz proszę zwrócić uwagę, że to sprawdzenie i te błędy to jest tylko to, sprawdza nam system, czy wypełniliśmy wszystkie wymagane pola, tak? Czyli te, które nam się pojawiają na czerwono. Natomiast absolutnie system nam nie analizuje wpisywanych treści. System pomaga nam o tyle, że tak jak mówiłam, że są te pola szare, których my nie wypełniamy, tutaj system nam automatycznie je wypełnia. Też w kosztorysie, w kosztach wylicza nam, podsumowuje nam, tak, wylicza nam kwoty, wylicza nam procenty, też pilnuje limitów, o których mówiła pani Aneta, że są limity, których tak należy przestrzegać zgodnie z regulaminem naboru, więc system nam też tego pilnuje i nam podpowiada. Jeżeli byśmy taki limit przekroczyli,
albo właśnie mamy niewypełnione pole, które jest wymagane do wypełnienia. Po wypełnieniu formularza wniosku sprawdzamy, tak, czy nie ma błędów. Błędów nie ma i wtedy możemy wniosek złożyć. Jeszcze przed złożeniem wniosku system wymusi nam, żebyśmy zaakceptowali regulamin i wciskamy przycisk wyślij. Wniosek zostanie złożony, pojawi nam się taki komunikat potwierdzający złożenie wniosku. Wniosek już wtedy po złożeniu nie będzie wnioskiem roboczym. On otrzymuje już numer, który będzie nadany przez system i wtedy już posługujemy się tym numerem, jeżeli kontaktujemy się w sprawie naszego wniosku z instytucją zarządzającą. I w tym momencie, Szanowni Państwo, zamyka nam się możliwość edycji i korekty złożonego wniosku, tak? Bo wniosek już nie jest wnioskiem roboczym, wniosek już złożyliśmy. Natomiast w trakcie trwania naboru, czyli do 30 listopada, istnieje możliwość zaktualizowania złożonego wniosku. Czyli jak złożymy wniosek i będziemy chcieli wprowadzić jakieś zmiany, to jest możliwość wybrania w menu moje złożone pisma elektroniczne, bo wniosek już jest złożony, w opcji szczegóły korzystamy z funkcji aktualizuj. Wtedy otwiera nam się ponownie edycja naszego wniosku i możemy dokonać zmian we wniosku, ponownie wniosek wysyłając. Wysłany wniosek, który zostanie przez nas zaktualizowany, on otrzyma ten sam numer, który był pierwotnie nadany, natomiast będzie uzupełniony o symbol literki A, co będzie oznaczało, że aktualizowaliśmy ten wniosek. Możemy kilka razy wniosek aktualizować, tylko zwracam uwagę, że wszystko to się dzieje w trakcie trwania naboru, czyli do 30 listopada, tak? I wtedy ocenie będzie podlegał ostatni złożony w terminie naboru zaktualizowany przez nas wniosek. Przepraszam. Program umożliwia finansowanie zadań w trybie wieloletnim, także możemy sobie tutaj wybrać realizację zadań jednorocznych, dwuletnie albo trzyletnie mogą być nasze zadania. Tutaj istotne jest, żeby dopilnować tak tych terminów do 31 grudnia 2021 roku, tak, dwuletnie zadania 31 grudnia 2022 i trzyletnie zadania 31 grudnia 2023 roku. Jeżeli chodzi o zakres finansowania zadań, on też został rozszerzony i tutaj jest możliwość finansowania, ale to już wspominała o tym Pani Aneta, jest możliwość finansowania kosztów bieżących zakresu programu, jak również możemy tutaj sobie finansować realizację zadań i działań online. Tego wcześniej nie było, zostało to rozszerzone, w tym programie jest taka możliwość. Bardzo istotną kwestią są koszty kwalifikowalne. Mamy wykaz kosztów kwalifikowalnych, on się znajduje w regulaminie, dokładnie w załączniku 4.27 w sekcji D. Kategoria kosztów, zresztą tutaj Pani Aneta pokazywała tą kategorię kosztów. Ja też za chwilę, jak przejdziemy sobie do wzoru wniosku, pokażę, w którym momencie wpisujemy te nasze koszty, korzystając właśnie z tej kategorii kosztów, które są w wykazie kosztów kwalifikowalnych. Nagrody finansowe dla artystów uczestniczących w konkursach, dyplomy, statuetki, scenografia i kostiumy, honoraria, wynagrodzenia, wynajem obiektów, koszty techniczne, transport, akomodacja, promocja, reklama, koszty działań online, pozostałe koszty związane z realizacją zadania. Takie są kategorie kosztów w tym programie, które są kosztami kwalifikowalnymi i teraz każda z tych kategorii jest bardzo szczegółowo opisana, czyli mamy opisane, co wchodzi w skład, jakie koszty będą kwalifikowalne w każdej z tych kategorii i też są zastrzeżenia, czyli jakieś wyłączenia, uwagi i to wszystko znajdziecie Państwo tak w regulaminie w załączniku 4.27 w sekcji D. Także bardzo istotne. Proszę zwrócić uwagę na to pierwsze zdanie na prezentacji. Jeżeli wniosek będzie miał
ponad 10% wnioskowanej dotacji, która będzie zawierała koszty niezgodne z wykazem kosztów kwalifikowalnych, to taki wniosek na ocenie formalnej zostanie odrzucony jako błędny formalnie. Tak? Także naprawdę tutaj należałoby zapoznać się z tym wykazem kosztów kwalifikowalnych w regulaminie. Ważną kwestią jeszcze jest podatek VAT, ponieważ wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT, sporządzają kosztorysy w kwotach brutto, czyli łącznie z podatkiem VAT, natomiast wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT, sporządzają kosztorysy w kwotach netto, czyli nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały później odzyskaniu lub rozliczeniu, tutaj żeby nie doszło do podwójnego finansowania. Tą informację będziecie Państwo mieli w prezentacji, ale też w samym wzorze wniosku, w sekcji dotyczącej już kosztów, kosztorysu, ta informacja też jest zawarta, także myślę, że Państwu ona nie umknie. Etapy oceny naszego wniosku. Pierwszym etapem jest ocena formalna. Ta ocena formalna polega na stwierdzeniu, czy nasz wniosek nie zawiera uchybień formalnych lub błędów formalnych. I teraz jaka jest różnica, Szanowni Państwo, między uchybieniem formalnym a błędem formalnym? Uchybienia formalne to będzie taka wada wniosku, która nie ma wpływu na to, żebyśmy otrzymali dofinansowanie do naszego zadania, do naszego projektu, jak również wnioskodawca będzie miał możliwość poprawić po terminie zamknięcia naboru do programu te uchybienia formalne. Natomiast jeżeli chodzi o błędy formalne, to już jest taka wada, która wynika z niedostosowania zadania do wymagań związanych z zakresem tego programu, tak? I ona już, te błędy formalne już uniemożliwiają udzielenie dofinansowania dla takiego projektu, jak również wnioskodawca nie będzie mógł poprawić po terminie zamknięcia naboru swojego wniosku. I teraz jakie mogą być błędy formalne? Państwo znajdziecie te wypisane błędy formalne w dokumencie, który się nazywa Wytyczne do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów ministra. Te wytyczne znajdują się na stronie ministerstwa w programie tak, Taniec 2021, w dokumentacji dotyczącej naboru. To nie jest długi dokument, to zaledwie jest 11 stron. Na stronie 8, w paragrafie 8 będą wymienione te błędy formalne. Także też myślę, że warto tutaj z tym się zapoznać, bo szkoda by było, gdyby wniosek jeszcze przed oceną punktową, czyli tak naprawdę przed oceną merytoryczną, odpadł na tej ocenie formalnej. W momencie, kiedy wniosek nie zawiera ani uchybień, ani błędów formalnych, przechodzi do kolejnego etapu oceny i to już będzie ocena punktowa. W ramach tej oceny wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów. I teraz mamy takie trzy kryteria tej oceny punktowej. Ocena wartości merytorycznej naszego projektu, naszego wniosku i tutaj maksymalnie możemy otrzymać 60 punktów. Ocena zgodności ze strategicznymi celami programu i tutaj wniosek otrzymuje 30 punktów maksymalnie i jeszcze jest ocena wartości organizacyjnej i tutaj maksymalnie taki wniosek może otrzymać 10 punktów. Charakterystyka poszczególnych kryteriów dotyczących oceny punktowej, ona jest opisana bardzo szczegółowo w regulaminie w załączniku 4.27 w sekcji E. Także myślę, że też warto do tego zajrzeć, żebyście Państwo wiedzieli, tak, za co można otrzymać te 60 punktów, 30 i 10, żeby nasz wniosek był oceniony na maksymalne 100 punktów. Jak w każdym konkursie jest możliwość też odwołania, wniosek, który zostanie rozpatrzony negatywnie, może taki wnioskodawca może złożyć odwołanie, ale tutaj z pewnym zastrzeżeniem. Proszę zobaczyć, że wniosek, który na poziomie oceny otrzyma nie mniej niż 50 punktów.
czyli 50, czyli połowę, przynajmniej 50%, tak, tej możliwej punktacji musi uzyskać na ocenie, na tej ocenie punktowej. Jeżeli będzie rozpatrzony negatywnie, to taki wnioskodawca ma możliwość złożenia odwołania. Odwołanie też składamy w systemie eBOI, w zakładce szczegóły pisma i tam jest przycisk złóż odwołanie. Teraz przejdziemy, Szanowni Państwo, sobie do wzoru wniosku, który jest zamieszczony na stronie ministerstwa w całej dokumentacji dotyczącej naboru. No. Tak wygląda ten wniosek, to jest wniosek wzorcowy. Można sobie przejrzeć ten wniosek i zaraz to właśnie zrobimy. Tak jak mówiłam, wniosek ma pola białe, ma pola szare, ma pola tak czerwone, które są wymagane. I tutaj w tym wzorcowym wniosku jest to zaznaczone tak kolorem żółtym, żeby nam było łatwiej, kolorem zielonym. Czyli mamy kolor żółty, które są to pola, które są generowane bezpośrednio już przez system, czyli nasze pola szare w tym wniosku w systemie eBOI, które Państwo będziecie wypełniać. I tak, u góry mamy numery identyfikacyjne, to już jest przez system nadawane, miejscowość, data, termin naboru, daty też system nam wprowadza, tutaj wpisujemy tylko miejscowość, nazwa programu jest już wprowadzona, tak, program Taniec, nazwa instytucji zarządzającej, Instytut Muzyki i Tańca jest już prowadzony. Wpisujemy nazwę własną zadania. Tutaj jest ograniczona liczba znaków, to 120, także nie możemy się rozpisać. Następnie mamy rodzaj zadania. Tutaj wybieramy sobie z listy rozwijanej. To są te cztery zadania, które pokazywała Pani Aneta w pierwszej części prezentacji. I następnie jeszcze wybieramy sobie, określamy tryb finansowania, tak? Czy to będzie tylko nasze zadanie finansowane w trybie jednorocznym, czy wieloletnim. I to jest pierwsza strona naszego wniosku. Przechodzimy do drugiej strony. Sekcja piąta dotyczy informacji o wnioskodawcy. Tutaj część wypełniamy sobie osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, do składania oświadczeń, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. Musimy wpisać tak te podstawowe dane, imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, stanowisko. Następnie osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z instytucją zarządzającą. Te same dane wypełniamy, jeżeli będzie potrzeba, żeby wpisać jeszcze jakąś kolejną osobę. Jest przycisk dodaj, otwiera nam się kolejne okno, kolejne pola i wypełniamy, tak? Adres wnioskodawcy, czyli tutaj siedziba instytucji, adres do korespondencji musimy podać, jest też nazwa banku i numer rachunku bankowego, który podajemy. Tutaj już system sam nam automatycznie wypełnia. Musimy zaznaczyć, czy jesteśmy organizacją pożytku publicznego, tak bądź nie. I to jest, proszę Państwa, druga strona naszego wniosku. Trzecia strona, sekcja szósta, dotyczy już opisu naszego zadania. Tutaj już w tej sekcji opisujemy zakres zadania i charakteryzujemy, na czym będzie polegało nasze zadanie. W pierwszym punkcie tylko króciutko, syntetycznie opisujemy zadanie. Tutaj też jest, nawet tutaj jest limit znaków, także jak więcej byśmy chcieli wpisać, to też nam system nie pozwoli. Jest tu informacja, że nie więcej niż 5 zdań w tej części. Punkt 1b, wybieramy z listy stylistykę taneczną i tutaj jest możliwość wyboru tylko jednej stylistyki, czyli wybieramy, jeżeli w zadaniu będzie kilka, to wybieramy, tutaj podajemy tą dominującą, tak, w zadaniu. Następnie w punkcie drugim przechodzimy już do szczegółowego opisu naszego zadania. I teraz tak, cykl. Czy nasze zadanie, nasz projekt będzie jednorazowy, czy to będzie tylko jednorazowe wydarzenie? Ewentualnie
czy to będzie wielokrotne, tak, wydarzenie. Jeżeli jednorazowe, to idąc dalej, wypisujemy sobie miejsce realizacji, tak, wpisujemy, gdzie się to wydarzenie będzie, gdzie to wydarzenie się będzie odbywało z terminem. Jeżeli mamy kilka wydarzeń, tak, bo będzie cykliczne wydarzenie, to też poprzez przycisk dodaj dodajemy sobie okienko i to samo wypełniamy dla wszystkich wtedy zadań, tak, które będą się w naszym projekcie odbywały, czyli miejscowości i terminy tych zadań. Zasięg zadania tutaj z listy rozwijanej albo ogólnopolski, może być regionalny, może być międzynarodowy, także wybieramy sobie z listy rozwijanej, jaki będzie zasięg naszego zadania. Jeżeli mamy w realizacji zadania, będziemy mieć jakichś współorganizatorów, to tutaj właśnie w tym miejscu, w punkcie czwartym wpisujemy te instytucje, te podmioty. Jeżeli będzie jakiś wkład rzeczowy, opisujemy, tak, ten wkład rzeczowy, jeżeli i opisujemy króciutko też, na czym będzie polegała współpraca danego podmiotu, danej instytucji, która będzie współorganizatorem w realizacji naszego zadania. Tutaj też pojawiają się kwoty i można wpisać te kwoty, jeżeli dana instytucja będzie uiścić coś w realizację naszego zadania. Natomiast te kwoty absolutnie one są tylko kwotami poglądowymi, zresztą jest tutaj informacja, nie będą umieszczone w budżecie, tak, w kosztorysie. W punkcie piątym mamy partnerów medialnych, tak, też wpisujemy radio, telewizja czy jakiś portal internetowy. To samo mamy w punkcie szóstym, mamy adres internetowy. Jeżeli nasze wydarzenie będzie miało dedykowaną stronę internetową, podajemy tę stronę, jeżeli nie, podajemy stronę internetową naszej instytucji, na której będą informacje o naszym zadaniu, naszym projekcie. W punkcie B, w tej sekcji już zaczynamy opisywać nasze zadanie i tutaj już ten opis musi być bardziej szczegółowy, tak? W pierwszym punkcie dotyczy ogólnej koncepcji oraz przewidywane jakościowe rezultaty realizacji naszego zadania i tutaj już szczegółowo opisujemy nasze zadanie, jakie są jego założenia, jakie są cele, czy cele społeczne, cele merytoryczne, też zaznaczeniem, jakie będzie nasze zadanie osiągnie, jakie rezultaty i opisujemy, tak? Tu już szczegółowo. Następnie w punkcie drugim mamy elementy składowe zadania, czyli tutaj tak naprawdę podajemy program naszego zadania, program, który będzie zawierał daty, miejsca, gdzie się będą odbywały wydarzenia, tak? Etapy poszczególne naszego zadania, a także można tutaj wpisać, albo nawet trzeba wpisać sylwetki artystów, którzy będą brać udział w naszym przedsięwzięciu. I w punkcie trzecim, tutaj punkt trzeci dotyczy informacji na temat osób odpowiedzialnych, tak, za realizację naszego zadania. Czyli podajemy osoby odpowiedzialne za organizację projektu, osobę odpowiedzialną za koordynację, z podaniem doświadczenia zawodowego takiej osoby, tak, kwalifikacji czy też wykształcenia. I dalej, tu jeszcze jesteśmy dalej w tej sekcji, która opisuje nasze zadanie szczegółowo. I mamy punkt piąty, który dotyczy odbiorców zadania. I tutaj są grupy wiekowe podane i musimy się odnieść, tak, do której grupy wiekowej dedykujemy nasze zadanie. Jest też we wniosku w systemie opcja wszystkie, więc jeżeli wszystkie grupy wiekowe, to wtedy zaznaczamy wszystkie. W kolejnym punkcie 5.2 musimy scharakteryzować poszczególne grupy wiekowe, czyli tak naprawdę wskazać, co nasz projekt dla konkretnej grupy wiekowej będzie oferował. Tak? W punkcie szóstym robimy plan promocji, czyli tutaj musimy napisać, w jaki sposób będziemy promować nasze zadanie, jak będzie promowane.
I mamy punkt siódmy, który nie jest punktem wymaganym, natomiast myślę, że fajnie, że takie pole też jest, bo czasami brakuje we wnioskach takiego miejsca, gdzie jeżeli Państwo będziecie chcieli jeszcze coś dodać na temat swojego zadania, to właśnie jest to miejsce, gdzie można takie dodatkowe informacje dotyczące swojego zadania, swojego projektu wpisać. Ważny też jest ten punkt B9, dlatego że on dotyczy zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami, osobom ze szczególnymi potrzebami. I tutaj opisujemy, tak, czy nasze zadanie, nasz projekt będzie dostępny, tak, dla takich osób z niepełnosprawnością czy osób ze szczególnymi potrzebami, jak będzie odpowiadał na potrzeby takich osób. Na przykład, nie wiem, czy infrastruktura, gdzie będzie wydarzenie się odbywało, będzie miała złamane bariery architektoniczne. Także ten punkt B9 też jest tutaj istotny. I to jest sekcja szósta, w której tak naprawdę szczegółowo opisujemy nasze zadanie. I przechodzimy do sekcji siódmej i to już jest kosztorys. Koszty, źródła finansowania oraz harmonogram realizacji zadania znajduje się w tej sekcji. I mamy tak, środki spoza sektora finansów publicznych, czyli tutaj nasze własne środki wnioskodawcy, jeżeli są. Tutaj ta pierwsza część dotyczy wnioskodawców spoza sektora finansów publicznych. Jeżeli mamy własne środki, wpisujemy, jeżeli nie, wpisujemy, że nie mamy. Jeżeli będziemy mieć sponsorów w realizacji, którzy będą nam pomagać w realizacji naszego działania, tutaj wpisujemy sponsorów bądź inne podmioty, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, podajemy kwoty, jakie od sponsorów dostaniemy, inne środki ze źródeł niezaliczanych do sektorów finansów publicznych, jeżeli jeszcze jakieś inne źródła planujemy na realizację naszego zadania, to tutaj wpisujemy. Przewidywane przychody uzyskane w ramach realizacji zadania, to jest punkt drugi i teraz proszę zobaczyć, zjedziemy sobie tutaj do tego, o właśnie troszeczkę niżej i tutaj mamy efekty rzeczowe i źródła przychodów z realizacji zadania, tak? I tutaj z listy wybieranej możemy sobie wybrać, na przykład, że będziemy mieć opłaty za dostęp do udziału w naszym zadaniu i będą to bilety i wtedy ustalamy sobie tak szacunkową cenę jednostkową takiego biletu, tak, szacunkową liczbę, nakład tych biletów i mamy system nam wylicza sam szacunkowy przychód. To samo mamy w drugim punkcie, czyli też z listy, to jest z listy rozwijanej, bezpłatny dostęp do udziału w zadaniu, czy przewidujemy, tak, jakieś zaproszenia czy wejściówki bezpłatne. No i mamy już tutaj samodzielnie, wypełniamy inne źródła przychodów z realizacji naszego zadania, jeżeli takie będą, jeżeli takie planujemy, to już tutaj nie ma listy rozwijanej, sami sobie wpisujemy, na przykład, nie wiem, sprzedaż prospektów, tak, albo katalogów i też mamy jakiś szacunkowy przychód. No i też inne efekty realizacji, które nie będą już generowały przychodu, jakieś plakaty, ulotki, tak. I teraz system nam wylicza ten przewidywany przychód z realizacji zadania i tutaj mamy ten przychód w tym właśnie punkcie drugim, tak. Punkt trzeci dotyczy dotacji, czyli tutaj wpisujemy kwotę, o którą chcemy wnioskować. Natomiast tak jak zwracałam uwagę Państwu na te błędy, tak, błędy formalne i też tą pomoc wniosku, tutaj wniosek nam też pilnuje, sygnalizuje nam, żeby pamiętać, że są limity, tak, to jest te limity, o których mówiła Pani Aneta, czyli w regulaminie mamy dla każdego zadania limit, tak, minimalny i limit maksymalny, o jaki możemy wnioskować. Także tutaj należy tak pamiętać o tych limitach. Kolejny punkt dotyczy instytucji z sektora finansów publicznych, czyli jednostek samorządu terytorialnego w ten sam sposób wypełniają, tak, jeżeli własne środki celowe, jakieś dotacje z budżetu
z budżetu państwa, inne środki, środki z programów europejskich, środki sektora finansów publicznych. Razem tutaj nam system wylicza, wylicza nam procent. I na kolejnej stronie proszę zobaczyć, jak system już nam sam pięknie robi podsumowanie. Także tutaj sami nie musimy nic liczyć, system już nam na podstawie tych danych, które wprowadzimy, sumuje. Suma przewidywanych przychodów z realizacji zadania, suma środków z sektora finansów publicznych wylicza nam tą sumę i też podaje nam, jaki mamy procent. Zaraz do tego też wrócę, do tego procenta. I mamy punkt następny, preliminarz całkowitych kosztów zadania wraz ze źródłami finansowania. Mówiłam, że wskażę Państwu miejsce, w którym mamy wpisane koszty, tak? Czyli tutaj wracam do tej ważnej informacji związanej z katalogiem, z wykazem kosztów kwalifikowalnych. I to jest właśnie to miejsce, w którym te koszty, tak, wpisujemy. Przypominam, że jeżeli tutaj, w tym miejscu wniosku, te koszty, przynajmniej więcej niż 10% tych kosztów będzie niezgodna z wykazem kosztów kwalifikowalnych, tak, dla tego programu, to wniosek odpadnie z przyczyn formalnych, czyli tutaj będzie to traktowane jako błąd formalny. Wpisujemy nasze koszty, też z podziałem na źródła finansowania, tak, czyli podajemy, co, ile będzie stanowiła wnioskowana dotacja, środki spoza sektora finansów publicznych, tak, czyli te środki albo własne, albo od sponsorów, jeżeli będą, system nam tutaj wylicza już sam, nie musimy wyliczać. I następnym punktem jest harmonogram realizacji naszego zadania i oczywiście ten harmonogram chronologicznie, tak, podajemy daty, czyli od początku, od prac przygotowawczych, tak, realizacja zadania, podsumowanie zadania, pamiętając tutaj data rozpoczęcia, tutaj system sam nam stawia tą datę i data zakończenia, jeżeli to tutaj jest akurat zadanie tak jednoroczne, czyli data zakończenia to jest grudzień 2021 rok. Ten punkt szósty o tyle jest ważny, zresztą tutaj pani Aneta już o tym wspominała, w tej chwili nawet byśmy go nie zauważyli, bo tak naprawdę system sam nam tutaj zaznacza procentowy udział dotacji powyżej limitu. I tutaj, ponieważ on nie przekroczył limitu, więc jest nie i nic się nie dzieje, tak? Natomiast jeżeli, teraz wrócę właśnie tutaj, jeżeli tutaj, w tym miejscu przekroczylibyśmy 80%, to pamiętacie Państwo, mówiła o tym pani Aneta, pokazując w regulaminie ten limit. Limit preferowany tej procentowy, tak, dotacji, to jest 80%. Dlatego tutaj mamy, że jest nieprzekroczony i nic, tak jak mówiłam, nic się tutaj nie dzieje. Natomiast jeżeli byłoby powyżej 80%, to tutaj zacznie się coś dziać, a mianowicie będzie informacja na czerwono z wykrzyknikami, będzie informacja na zielono z wykrzyknikiem, pojawi się pole z napisem na czerwono uzasadnienie. I będzie informacja, że wniosek może odpaść z przyczyn, jako wniosek mający błędy formalne, dlatego że preferowany limit dofinansowania został przekroczony. I teraz jeżeli nie wpiszemy uzasadnienia, jeżeli nie uzasadnimy, dlaczego ten limit preferowany przekroczyliśmy, to wtedy rzeczywiście będzie tak, że ten wniosek będzie to jako błąd formalny i odpadnie nam na ocenie formalnej. Więc musimy tutaj pamiętać, że jeżeli przekroczymy ten preferowany limit 80%, musimy uzasadnić, dlaczego tak się stało. Dobrze, czy zadanie, na które składany jest wniosek, jest powiązane z innymi zadaniami o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego? Jeżeli tak, jeszcze jakieś zadanie Państwo, czyli jeszcze składacie Państwo wniosek o inne dofinansowanie w ramach innych zadań,
Tak albo nie zaznaczamy. Kolejna strona, ósma strona wniosku, jest to wykaz wskaźników przewidywanych rezultatów realizacji zadania. Te wskaźniki, one już są podane, my tylko się musimy odnieść do tych wskaźników, tak? Jeżeli nasze zadanie zamierza zrealizować, tak, dany wskaźnik, to się tutaj odnosimy do tego. I teraz trzeba pamiętać, jeżeli jakiś wskaźnik nie będzie zrealizowany w ramach naszego zadania, to należy pamiętać, żeby wpisać 0, tak? Że nie można zostawić tutaj pola pustego, należy się odnieść. Może tak być, że przecież nie wszystkie wskaźniki będą dotyczyły naszego zadania. Informacja dotycząca pomocy publicznej to jest właśnie ta informacja, o której wspominała już Pani Aneta. Tutaj tak naprawdę mamy 5 pytań i każdy z Państwa, każdy wnioskodawca na te 5 pytań odpowiada. To jest wstępna informacja dotycząca pomocy publicznej. I na końcu ostatnia strona wniosku, to jest już taki syntetyczny opis działalności wnioskodawcy, czyli tak naprawdę taka metryczka właściwie wnioskodawcy, tak, czyli rok powstania, założenie wnioskodawcy, ilość zatrudnionych pracowników, najważniejsze elementy dotychczasowej Państwa działalności, czyli tutaj wpisujemy, czy piszemy, czy wnioskodawca zrealizował w ostatnich 2 latach jakieś zadania w sferze kulturalnej. Następny punkt dotyczy, czy w okresie ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy jakieś najważniejsze zadania inwestycyjne z dziedziny kultury. No i punkt 5 dotyczy tutaj planu rozwoju wnioskodawcy w obszarze działalności kulturalnej, inwestycyjnej na najbliższe 3 lata i tutaj oczywiście uwzględniając zadanie to, o które będziemy wnioskować. I to jest, proszę Państwa, cały wniosek. Ja myślę, że nie jest ten wniosek skomplikowany. Jest całkiem przyjemny. System nam tutaj sam dużo rzeczy też podpowiada. Fajne jest to, że można sprawdzić sobie te błędy, a tak naprawdę nawet jeżeli mamy te pola, które są wymagane do uzupełnienia, a my tego nie zrobimy, to system i tak pilnuje tego. Zresztą nawet nie pozwoli złożyć wniosku, jeżeli zostaną pola niewypełnione, a są wymagane. Także też fajne jest to, że jakby w tym kosztorysie, tak, w tej części też nam tutaj robi sam wyliczenia, podsumowuje, wylicza nam procenty, pilnuje tych limitów, także też nie musimy sami tego wyliczać. Widzę, że nie ma mojej koleżanki, nie ma pani Anety. Szanowni Państwo, jest 15:30, czyli zmieściliśmy się w czasie. Jestem. Jest pani Aneta. Zmieściliśmy się w czasie. Godzina 15:30. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Państwu powodzenia. Proszę, żebyście Państwo nie czekali do ostatniej chwili. Jest jeszcze naprawdę sporo czasu do 30 listopada, ale myślę, że warto już założyć sobie to konto w systemie eBoy, zacząć już wypełniać ten wniosek. Tak jak mówiłam, można zacząć wypełniać dzisiaj, można skończyć wypełniać tydzień. Nie ma tutaj problemu, ale będziecie wtedy Państwo mieli możliwości, żeby uzupełnić wniosek, żeby go aktualizować. Natomiast już po zakończonym terminie, już takie, na ostatnią chwilę, już takiej możliwości nie będzie. Nie wiem, Aneta jeszcze chce coś dodać. Ja już bardzo dziękuję za uwagę. Tutaj widzę, że Pani Magda jest aktywna z pytaniami na czacie. To pierwsze pytanie Pani Magdy, to na pewno musimy sprawdzić, a odnośnie Pani drugiego pytania, odnośnie 80% limitu, to chodzi o poziom dofinansowania zadania właśnie z ministerstwa. Te poziomy są wskazane w regulaminie maksymalny, przy czym, tak jak też Olimpia powtórzyła, jeśli Państwo
nie będziecie mogli wnieść wkładu własnego w wysokości 20% i przy wypełnianiu budżetu przekroczycie ten limit dofinansowania tego waszego zadania z ministerstwa powyżej tych 80%, to system automatycznie otworzy okienko do uzasadnienia, aby napisać powód, dlaczego państwo nie wnosicie wkładu własnego. Więc tak to wygląda. Gdyby były pytania, to dzwońcie oczywiście do naszego punktu lokalnego. Telefon jest w stopce mailowej. Też ministerstwo, a właściwie Instytut Muzyki i Tańca wydelegował osobę, panią Wiktorię Zawadzką, do takiego kontaktu. Na stronie Instytutu jest kontakt mailowy i telefoniczny do pani Magdaleny Zawadzkiej, więc też myślę, że może wam pomóc, gdybyście się nie mogli dodzwonić do nas. My życzymy powodzenia państwu w pisaniu tego projektu. Pozdrawiamy, właściwie przez moment w Słupsku padał śnieg, więc u nas już zima. Co prawda to już się zdążyło roztopić, także pozdrawiamy ze śnieżnego Słupska. Życzymy państwu miłego weekendu. Powodzenia raz jeszcze w realizacji państwa zadań i zapraszamy do kontaktu, do obserwowania też nas na Facebooku, bo mamy swój fanpage na Facebooku jako lokalny punkt informacyjny Funduszy Europejskich. Tam na bieżąco wrzucamy wszystkie informacje, które mogą państwa zainteresować. Także raz jeszcze serdecznie dziękujemy. I jeszcze poprosimy też o ankiety razem z prezentacją. Tak. Prześlemy prezentację z dzisiejszego spotkania do państwa wraz z ankietą i poprosimy o wypełnienie i odesłanie do nas. Także dziękujemy i do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia.